Od kiedy Jezus dotarł do Jerozolimy, nie przestaje nauczać tych, którzy przychodzą, aby Go słuchać. W ciągu dnia Jezus jest w świątyni i naucza, a kiedy wychodzi, udaje się na Go górę oliwną i tam spędza noce. Czas jego męki jest już bardzo bliski. Dlatego Jezus naucza, aby. Przygotować swoich uczniów i tych, którzy go słuchają, na ważne wydarzenia, męki i swojej śmierci. Jezus przygotowuje także każdego z nas na powtórne swoje przyjście. Dzisiaj kończymy rok liturgiczny, jutro rozpoczniemy czas adwentu. To przygotowanie dla każdego z nas jest bardzo ważne i w kontekście świąt, ale też i w tym kontekście spotkania z Chrystusem w wieczności. Dlatego Jezus upomina nas: uważajcie, aby wasze serca nie były ociężałe. Co dzisiaj jest tą ociężałością serca? Jest dzisiaj takie zabieganie, takie gonienie za wieloma sprawami. Że bardzo często zaczyna brakować czasu na to, co najważniejsze, na sprawy duchowe, ta ociążałość serca, to życie tak, jakby Pana Boga nie było. Ociążałość serca, to zapomnienie, że przecież zmierzamy ku wieczności. Są takie dwie postacie człowieka. Dwie czynności, które określamy słowami pielgrzym i tułacz. Pozornie te czynności są bardzo podobne, bo pielgrzym wędruje i tułacz wędruje. Każdego dnia, każdy z nich może być w innym miejscu. Jest jednak istotna różnica. Pielgrzym ma dom. Pielgrzym wie, dokąd zmierza. Musimy uważać, abyśmy tutaj na Ziemi nie stali się tylko tułaczami. To znaczy, abyśmy nie zapomnieli, że jest Bóg, że jest Ojciec, że ostatecznym celem życia człowieka jest spotkanie z Ojcem, jest wieczność. Bądźmy zatem na Ziemi pielgrzymami, którzy zmierzają ku wieczności.